Witam wszystkich, zapraszam na krótką analizę. LPP jest tą spółką, na którą dzisiaj właśnie spojrzymy. LPP przebywające na takich poziomach, bym powiedział, może nie najniższym w historii, nie najniższych, jeżeli będziemy odnosić się do historycznych notowań spółki, ale też na pewno na nie najwyższych, no bo myślę, że każdy pamięta te czasy, kiedy walory LPP przebywały przez moment nawet w okolicach 19 tysięcy złotych, ale to nie trwało długo, ale już na poziomach między 13 a 15 tysięcy złotych walory troszeczkę czasu były. Aktualnie 9210, dokładnie taki poziom po dzisiejszej sesji obserwujemy. Dzisiaj 1% na plusie, ale ten wzrost był wyższy. Ta świeca posiada górny cień. Myślę, że walory LPP, gdyby tak spojrzeć sobie na ten wykres, no to ja może pokusiłbym się, tutaj pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, no może rysowanie jakichś takich formacji mogących wskazywać na to, że powoli będziemy zbliżać się do jakichś momentów wskazujących na możliwe wybicie. Od razu poproszę o komentarze, co sądzicie na temat tego, co właśnie na wykresie zaznaczyłem, a jeżeli tak by miało być, no to jeszcze może kilka, ewentualnie kilkanaście sesji w takim ruchu, w tym wypadku pomiędzy powiedzmy 9100 a 9700, no i możliwe, że jakieś wybicie byłoby obserwowane, czy wybicie w górę, czy wybicie w dół. No myślę, że wybicie w górę akurat w przypadku LPP. Ja utrzymuję, że ten kierunek północny w przypadku spółki jest jak najbardziej tym właściwym i poziom, na którym obecnie przybywają walory, jest moim zdaniem nieadekwatny do po prostu wartości jednej akcji. Ja uważam, że takim poziomem, który powiedzmy gdzieś spełniałby moje oczekiwania w stosunku do spółki, no to właśnie minimum okolice 12 tysięcy złotych. Takie jest moje zdanie na temat LPP. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy jestem, co będą przynosić kolejne wyniki finansowe. Również ciekawi mnie to, czy spółka będzie otwierać jakieś nowe sklepy, będzie wchodzić na nowe rynki i poszerzać tą swoją ekspansję, która już i tak można powiedzieć, że jest obecna. Sklepy LPP nie są oczywiście tylko w Polsce, no ale myślę, że ciekawe byłoby jeszcze dalsze poszerzanie tych zasięgów, że tak to nazwę, spółki i otwieranie sklepów w coraz to nowych państwach. No myślę, że już tam gdzieś w spółce jakieś prace nad tym pewnie trwają, ale wracając do wykresu, gdyby jakieś właśnie wybicie miało tutaj nastąpić, no to myślę, że wtedy jak najbardziej zasięgiem takiego wybicia na początek byłby poziom 11 tysięcy złotych, a w drugiej kolejności właśnie te 12 tysięcy i myślę, że tutaj wtedy byłaby chęć przetestowania tego szczytu tutaj z 31 marca, to były okolice 12 600 zł, 12 500 zł. Myślę, że ten poziom jak najbardziej byłby wtedy przez walory osiągnięty. Czy zostałby on pokonany i ten szczyt byłby odnotowany na wyższym poziomie? No, mi trudno jest to powiedzieć w tym momencie. Ale test właśnie tego poprzedniego szczytu jest moim zdaniem jak najbardziej możliwy. Kolejny jeszcze jakiś taki punkt, który mógłby stanowić problemy przy ewentualnym wybiciu, to te okolice 10 tysięcy, powiedzmy 460 zł. To jest ta niebieska linia, którą właśnie tutaj dodałem. Poziom okrągły 10 tysięcy, choć mogłoby się wydawać, że taki opór właśnie może stawiać jako taka bariera psychologiczna,
publiczna. Tak, patrząc na ten wykres, jak to wyglądało historycznie, no to ja muszę powiedzieć, że jednak ten poziom 10 tysięcy zarówno niezbyt dobrze się broni przed spadkami, jak i niezbyt skutecznie hamuje wzrosty. W związku z czym moim zdaniem w przypadku akurat LPP ten poziom nie jest tak bardzo kluczowy, jak choćby inne poziomy tutaj pozaznaczane. Podsumowując już, ja spodziewam się jeszcze kilka sesji takiego ruchu bardziej przypominającego ruch boczny, tak aby właśnie ta zmienność była coraz mniejsza i nawet jak, bo tutaj proszę spojrzeć, mamy na wykresie takie jakby górki, jedna górka, powrót do poziomu praktycznie, z którego to wybicie następowało, potem znowu taka górka i powrót, ale już zdecydowanie mniejsza. I teraz ta ostatnia jest jakby kopią tych dwóch poprzednich, ale również jej rozmiar, można powiedzieć, jest mniejszy i dlatego spodziewam się, że teraz będzie jeszcze coś podobnego, ale już naprawdę to może być dosłownie kilkanaście sesji i jakiś większy ruch na walorach LPP może być obserwowany. Dajcie znać, co wy myślicie na temat spółki. Sam jestem ciekaw, co wśród inwestorów panuje, jakie przekonania na temat LPP, a w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania innych materiałów oraz oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!